luka VAT-owska, jak i deficyt budżetowy powiększają się, a Krajowa Administracja Skarbowa, czyli służba powstała w 2017 roku i służąca właśnie łataniu luki VAT-owskiej, ma zajmować się teraz zupełnie czym innym. Donald Tusk, premier, miał zlecać inne zadania urzędnikom, służące bardziej audytom w ministerstwach. Dlaczego? Dzisiaj sprawdzam. Dokładnie tak jak powiedział pan premier Tusk, 100 miliardów jest badane, 5 miliardów to kwota stwierdzonych nieprawidłowości, na ponad 3 miliardy zostały już złożone zawiadomienia. Drastycznie rośnie luka VAT-owska, deficyt budżetowy po lipcu to prawie 83 miliardy złotych, tymczasem Krajowa Administracja Skarbowa od stycznia zajmuje się audytami rządów Prawa i Sprawiedliwości w całym kraju, łącznie wobec 96 podmiotów. Jak alarmują urzędnicy cytowani przez Gazetę Polską, oddziałowi Krajowej Administracji Skarbowej z Lublina przydzielono szukanie haków na Prawo i Sprawiedliwość w dziedzinie edukacji i nauki, natomiast Izba Skarbowa ze Szczecina zajmuje się byłą kancelarią premiera. Krajowa Administracja Skarbowa służy do zupełnie czegoś innego, a to oznacza, że jeżeli poświęcają swój czas na marnotrawienie go wobec działalności poprzedniej władzy, to w tak zwanym międzyczasie luka VAT-owska będzie się zwiększała, szara strefa się będzie zwiększała i państwo polskie będzie na tym traciło. Według danych Ministerstwa Finansów w 2023 roku luka VAT w Polsce wyniosła prawie 16%, a patrząc na liczby z ostatnich miesięcy, jest ryzyko, że 313 miliardów złotych założonych wpływów do budżetu z podatku VAT nie zostanie osiągnięte. To jest trochę dziwne, że jak gdyby w tej chwili głównym zadaniem, jakie się stawia przed Krajową Administracją Skarbową, a takie odnosimy wrażenie, Są kwestie niekoniecznie najważniejsze dla Krajowej Administracji Skarbowej, nie najważniejsze dla budżetu, czyli prowadzenie audytów w innych instytucjach. Dlaczego Donald Tusk postanowił użyć Krajowej Administracji Skarbowej do walki z Prawem i Sprawiedliwością? Bo ma większą możliwość inwigilacji obywateli niż jakakolwiek służba specjalna. Dopóki będą gonić króliczka, to będzie wszystko w porządku. No nie będzie wszystko w porządku. Gospodarka pada, mamy całe domino upadających firm polskich. Mamy dziesiątki firm zachodnich wycofujących swoje interesy z Polski. A wszystko to przez to, że w Polsce nie ma klimatu do inwestowania. Co jest? A co zamiast mścić się na PiS powinien zrobić rząd, by uratować gospodarkę? Ja bym namawiał do przygotowania, do przedstawienia takiej strategii średnioterminowej. W tej strategii oczywiście też muszą być ujęte źródła finansowania państwa, źródła finansowania takiej strategii. No i nie ma co ukrywać, że podatki, szczególnie VAT, są tutaj absolutnie krytyczne. Tylko rząd ma obowiązek przede wszystkim dbać o finanse Polaków. Zemsta w tej sytuacji jest rzeczą wtórną. Edyta Hołdyńska, Republika.